Właśnie dopiero wtedy, kiedy przystępowano do realizacji tych filmów w połowie lat 50., można było, na przełomie 54-55, początek odwilży prawdziwej, można było w ogóle wyobrazić sobie, że takie filmy będą mogły powstać. Bo do 54 roku można było programować, planować, przygotowywać wyłącznie filmy realizujące założenia socrealizmu. Więc to właśnie te filmy łączy. Ciekawe jest to, że one w inny sposób zupełnie zrywają z socrealizmem. Wtedy, kiedy wchodziły na ekrany, znacznie atrakcyjniejszy dla widowni był sposób zaproponowany przez film Zagubione uczucia. I od razu powiem, że tu ciekawe, to jest też ciekawe, że zupełnie zmieniła się hierarchia. Zimowy Zmierzch był tak zwanym filmem kontrowersyjnym, bardzo dobrze przyjętym przez taką awangardową część widowni, bardzo źle przez większość. O, dużo przyjemniej, światło w oczy. Czyli teraz mówię dobry wieczór Państwu jeszcze raz na użytek. Zimowy Zmierzch i Zagubione uczucia. Pierwotnie Zagubione uczucia były tym filmem faworytem większości. I zresztą dostały Nagrodę Krytyki Filmowej. Trzeci raz dopiero przyznawaną w ogóle, bo w socrealizmie nie było żadnych nagród, nie było zresztą za bardzo kogo nagradzać. Nie było też takiej zachęty do zabierania przez krytykę indywidualnego głosu. Nagroda to jest jednak taka manifestacja pewnej oceny, preferencji dla czegoś. W 1955 roku po raz pierwszy przyznano nagrodę Syrenki Warszawskiej, co było Nagrodą Krytyki, bardzo wtedy prestiżową, wyczekiwaną. Dzisiaj mniej, no dzisiaj jest mnóstwo różnych nagród. I pierwszy raz dostał film Uwaga, chuligani Hoffmana i Spurzeskiego, taki 10-minutowy plakat filmowy, dziś wydaje się bardzo anachroniczny, a wtedy jakby, żeby podkreślić, co jest najbardziej potrzebne, co jest najbardziej oczekiwane, co nagrodzili. A za rok 57, który już był takim pierwszym rokiem odnowy w kinematografii, Człowiek na torze Munka i właśnie Zagubione uczucia ex aequo dostały tę nagrodę. Myślę, że Zimowy Zmierzch Lenartowicza nie miałby wtedy szans, choćby ze względu na to, że pan Jerzy Płażewski nienawidził tego filmu, a on zawsze był takim spiritus movens wszelkich nagród. Dziś z całą pewnością Zimowy Zmierzch jest tym filmem, który żyje w takich nowych odczytaniach, jest na nowo odkrywany, jest piękny na swój sposób. Natomiast Zagubione uczucia jest takim słusznym, szlachetnym filmem interwencyjnym, wtedy ważnym. Dziś pewnie nie żebym zachęcał Państwa do wracania do domu, co może być skądinąd praktyczne ze względu na korki. Wcześniej się robi już po Zimowym Zmierzchu. Zachęcam absolutnie do obejrzenia obydwu. Sygnalizuję tylko, że one oba są na różny sposób manifestacją tego zerwania z socrealizmem. Zagubione uczucia Zarzyckiego, ten drugi film, wprost. To jest film, który porusza klasyczny, socrealistyczny temat, tylko odwraca wszystkie znaki. Wszystko jest inaczej, wszystko jest odwrotnie niż było 2-3 lata temu w oficjalnych wszelkich przekazach artystycznych. Natomiast Zimowy Zmierzch kompletnie abstrahuje, jakby tego nie było, jakby wszystko zaczynało się od nowa i artyści mogli realizować takie filmy, jakie im w duszy grają. To jest właśnie taki film, jaki w duszy grał niewątpliwie autorów. Co jeszcze jest wspólnego? Wspólne jest to, że to są akurat film Zarzyckiego jest filmem już filmowca w latach, należącego do przedwojennego startu. Ale gdyby tak ułożyć taki zestaw Człowiek na torze, nie, inaczej, Pokolenie, Człowiek na torze, Zimowy Zmierzch, to byłyby trzy pierwsze i najważniejsze debiuty
absolwentów szkoły filmowej, czyli nowego pokolenia reżyserów, którzy dopiero co skończyli łódzką uczelnię i teraz manifestują swoje własne artystyczne gusty. To się ułożyło w tej kolejności, że Wajda młodszy o 5 lat i od Lenartowicza i od Munka, ale ze względu na ten wspaniały kaprys Forda, który postanowił dać mu do reżyserowania pokolenie, był pierwszy. I pokolenie weszło na ekrany w styczniu 55, w kinie zapoczątkowując jakby ten okres odwilży. No i później Munk z Jerzym Stefanem Stawińskim, tworząc taki stały odtąd, no przedwcześnie Munk zginął, więc niewiele już filmów mógł potem nakręcić. Stały duet scenariopisarsko-reżyserski i Człowiek na torze wszedł w styczniu 57 roku i Zimowy zmierzch, debiut Stanisława Lenartowicza, rówieśnika Munka i Stawińskiego z tego samego 21 roku. I on z Tadeuszem Konwickim nakręcił ten swój pierwszy film, który wszedł na ekrany na początku lutego 57, czyli w ciągu dwóch lat 55, 56, początek 57, takie trzy istotne, manifestujące nową postawę artystyczną, debiuty nowo wykształconych absolwentów reżyserii po kolei Wajdy Munka i Lenartowicza weszły na ekrany, no i zapoczątkowały takie rzeczywiście nowe zjawisko, nowy nurt w polskim kinie, nazwany potem Szkołą Polską. Żaden z nich nie był typowym dla cech szkoły polskiej zjawiskiem, natomiast to, że to są właśnie nowe indywidualności artystyczne, że każdy proponuje własne autorskie spojrzenie na świat, że operują przede wszystkim obrazem i że zrywają kompletnie z socrealizmem, to ich niewątpliwie łączy. I tutaj ten Zimowy zmierzch jest przykładem bardzo ciekawym. Wreszcie na koniec tego wstępu oba te filmy i Zimowy zmierzch i Zagubione uczucia rejestrują tamten czas, rejestrują klimat okresu odwilży, czyli te około październikowy. Na pewno Zagubione uczucia bardziej wprost. Zimowy zmierzch no, w bardzo szczególny sposób. Więc już do tego Zimowego zmierzchu przejdę, jako do tego filmu, o którym mówię i który zapowiadam jako ciekawszy dzisiejszego wieczoru. Gdyby żyli twórcy, no Tadeusz Konwicki jest wciąż w bardzo dobrej formie, mieszka nieopodal, ale wiem, że on już niechętnie nie przychodzi, także już nie było co nawet go zapraszać, nie lubi uczestniczyć. To jest jego scenariusz. No ale z pozostałych twórców obu tych filmów już nikt, czy prawie nikt nie żyje, także trudno by było zrobić dzisiaj spotkanie. No ale ten od Zimowego zmierzchu zacznijmy. Tu bardzo wiele łączy autorów, jest kilku, ale dwóch najważniejszych tego filmu. To jest ciekawy przykład, no i też ciekawe, charakterystyczne dla tego nowego okresu w kinematografii, kiedy film wychodzi z inicjatywy artystów. Tutaj widać to wyraźnie. To nie jest film na żadne zamówienie, tylko to jest taki film, jaki oni rzeczywiście chcieli zrobić. I Lenartowicz to podkreślał, że to jest dokładnie to, o co mu chodziło. Potem on był rozczarowany reakcją widowni, że na ten jego film wymarzony, że nie wszyscy go tak oklaskują. On wtedy zupełnie różnił się od tego, do czego była przyzwyczajona widownia. Więc trzeba też to brać pod uwagę. Ale to, że obaj, i w jakimś sensie obaj, i reżyser, i scenarzysta tym filmem zaczęli robić coś zupełnie nie na zamówienie, coś takiego bardzo osobistego. Ten film łączy. Od razu powiem o takim zapleczu biograficznym, bo to może szczególnie domaga się komentarza. Ten film może trochę dezorientować. On no, dzisiaj pewnie mniej dezorientuje, ale tamtą publiczność, która przyszła do kin na początku lutego 57 roku, czyli dla tej publiczności premierowej, ten film był mocno dezorientujący, poczynając od
odpowiedzi na pytanie, gdzie to się dzieje, jaki to jest świat, kiedy to się dzieje. No kiedy to jeszcze można powiedzieć, to po prostu współcześnie, wtedy. Tylko że to w porównaniu ze sposobem przedstawiania rzeczywistości w ówczesnej sztuce, w ówczesnym kinie było bardzo zaskakujące. Natomiast taka chyba najtrafniejsza odpowiedź na pytanie, gdzie toczy się akcja, łączy się z pomysłem artystycznym, jaki miał w tym czasie Tadeusz Konwicki i który zaczął uprawiać, no dosłownie tuż przed napisaniem scenariusza do Zimowego Zmierzchu. On w 1954 roku napisał taką powieść z Oblężonego Miasta, która miała jakieś kłopoty z cenzurą, w 1956 dopiero weszła do księgarni i to był taki pomysł, żeby opowiadać w gruncie rzeczy o świecie swojego dzieciństwa, czyli o Wilnie, o kresach północno-wschodnich, o tym pozostawionym, no wtedy się wydawało na zawsze opuszczonym, porzuconym świecie, z którego autorów wydziedziczono i przenieść to w jakąś możliwą, wyobrażoną rzeczywistość współczesną. On wtedy zaczął tak pisać powieści, Sennik współczesny, to jest, który napisze kilka lat później. Tam to jest wyraźnie, że to się akcja dzieje właściwie na tej Wileńszczyźnie, ale to jest równocześnie Polska, PRL, więc to jest taka kontaminacja tamtego świata porzuconego i możliwego współczesnego. W pewnym sensie ten Zimowy Zmierzch był takim pchnięciem dla Konwickiego, żeby iść w tę stronę. W ogóle on sam potem przyznał, że po, jak zobaczył ten film Nartowicza, który realizował, udosłowniał jego scenariusz, sam nabrał ochoty na zostanie filmowcem. To wszystko było możliwe dzięki temu, że oni obaj pochodzili z takiego samego świata. Zarówno Lenartowicz, o 5 lat starszy, urodzony w 21 roku, zmarły nie tak dawno, na początku tego roku, nie dożył 90. A nie, jednak chyba w listopadzie 2010, jakieś 2 miesięcy mu zabrakło do 90. urodzin, które miałyby miejsce w styczniu 2011. I oni wywodzili się z bardzo podobnego świata, z bardzo podobnej formacji. Lenartowicz urodził się gdzieś w głębokiej Rosji, gdzie jeszcze tam jego rodzice się znaleźli. Ojciec budował koleje i przenieśli się, jak on był małym dzieckiem, niemowlęciem w tym samym 21 roku, na Wileńszczyźnie. I on całe dzieciństwo spędził w Landwarowie, w takim małym miasteczku 19 kilometrów na zachód od Wilna. Ojciec był tam zawiadowcą stacji przez całe lata 20-30. Mówię o tym po to, bo to dużo mówi o fabule filmu, bo fabuła rozgrywa się wokół właśnie bohater jest zawiadowcą stacji, wokół małej stacji w takim, no właściwie tam, w tym Landwarowie zapewne, tylko że to jest już PRL. On walczył w AK, rozbroili ich w 1944 roku Rosjanie, próbowali z nich utworzyć taki oddział Armii Czerwonej. Oni nie chcieli złożyć przysięgi, więc ich skierowali do walki przy budowie lasu gdzieś na północy Rosji i wypuścili na początku 1946 roku. On się repatriował, przyjechał do Polski, studiował polonistykę, skończył ją nawet we Wrocławiu i potem zaczął studiować szkołę filmową, reżyserię. A Konwicki urodził się kilkadziesiąt kilometrów na południowy wschód od tego Landwarowa, w kolonii wileńskiej, więc też pochodził z małego miasteczka z okolic Wilna. Oni się wywodzili z tego samego świata i też walczył w Armii Krajowej antyradzieckiej w tamtych oddziałach. Wtedy jak Lenartowicza rozbroili, to samo lato 44, Konwicki wybrał się do partyzantki. Więc oni się rozumieli bez słów. Oni mówili podobnym zaśpiewem, wywodzili się z rodzin o podobnym statusie. No tylko, że Konwicki już był pisarzem, który znajdował swój ton
zbliżał się do napisania, wspomniałem o Zoblężonego miasta, zbliżał się do napisania w pełni takiej swojej kreacyjnej powieści opowiadającej o świecie dzieciństwa na Wileńszczyźnie, Dziura w niebie, i się odnaleźli. Ktoś z filmu polskiego poradził Lenartowiczowi, bo to pomysł jest Lenartowicza. Tytuł, pomysł. On wymyślił właśnie taką historię, która by się rozgrywała, wymyślił ten główny zarys fabuły, ale nie umiał tego napisać. No nie był pisarzem, nie był scenarzystą. I przyjechał do Konwickiego, który spędzał wakacje w Augustowie. To było lato 54. Oni się wtedy namówili, poznali, w ogóle zorientowali się, że nadają na podobnej fali, że będą mogli współpracować. I rok później Konwicki ten scenariusz ukończył. No, miał różne prace inne. I Lenartowicz od razu go kupił, był zachwycony. Także lato 55, po roku pracy nad scenariuszem, scenariusz gotowy, i na przełomie 55-56 były zdjęcia, stąd się przeciągnęło pierwotnie, to się miało toczyć w lecie, ale przeniesiono to na zimę, stąd zimowy zmierzch, stąd zimowy pejzaż, chociaż akcja toczy się właściwie w takiej ramie świątecznej między Bożym Narodzeniem a Wielkanocą. I zresztą bardzo dobrze Mikołaja, bo wczoraj zbliżają się święta. To jest taka świąteczna okazja trochę ten film. Są kolędy, kolędnicy, bardzo zabawna zresztą scena. No więc to jest taki film wspólnej inicjatywy dwóch rozumiejących się artystów, którzy mieli ten sam pomysł, żeby opowiedzieć o swoim świecie, ale może i dla publiczności nie byłoby to takie ciekawe, żeby umieszczać to, ale przede wszystkim tam rzeczywiście na Wileńszczyźnie, ale przede wszystkim było to ze względów cenzuralnych absolutnie niemożliwe. Stąd takie niedopowiedzenie, zaraz powiem o tej poetyce niedopowiedzenia, ale niedopowiedzenie na temat miejsca akcji jest właściwie zamierzone. Zdjęcia odbywały się w Piwnicznej. Ta miejscowość to jest Piwniczna, a więc Beskidy, południowa Polska, natomiast ta piwniczność tej Piwnicznej jest absolutnie zatarta, czy górskość w ogóle, bo bardziej to ma się kojarzyć z tymi kresami północno-wschodnimi, z ludźmi, którzy przybyli stamtąd i jakoś dogadywali się z miejscową ludnością. W pierwotnej intencji Lenartowicza to miało się toczyć w ogóle na Mazurach. To mieli być przybysze z Zabuga, którzy osiedlają się na Mazurach, no potem się dogadali, Konwicki zaproponował, żeby to właśnie było takie niejasne, nieczytelne, żeby było słychać, że to są kresowiacy. Całe to miasteczko to są kresowianie i żeby to nie dopowiadać tej kwestii. Dla nich to był nie tylko debiut Lenartowicza, ale to dla obu autorów, zresztą dla wszystkich głównych członków ekipy, to było takie święto. Debiut i zaczęcie czegoś nowego. Lenartowicz, który skończył szkołę filmową, Lenartowicz zresztą wspomniałem o Munku i Wajdzie, oni byli wszyscy na jednym roku. Oni równocześnie, to było grono pierwszych absolwentów łódzkiej szkoły filmowej, którzy studiowali w najgorszym okresie stalinizmu w 1953. Ten pierwszy rocznik, pięcioletnie były wtedy studia reżyserskie, w 53 ten pierwszy rocznik kilkudziesięcioosobowy, duży szkoły filmowej ukończył reżyserię. I każdy gdzieś tam poszedł swoją drogą. Lenartowicz, który był z nich wszystkich najodleglejszy chyba od, spędził te półtora roku w obozie właśnie, jak wspomniałem, stosunkowo łagodny był przebieg tego jego zesłania, ale był najodleglejszy od socrealizmu, starał się go uniknąć, dlatego zaczął pracować w wytwórni filmów oświatowych. Jego debiut nosił tytuł Dur brzuszny, takie jakieś filmy realizował, właśnie żeby nie dotykać tych fałszywych fabuł. Nakręcił nowelę kolarską w filmie Trzy starty, takim sportowym, zbiorowym debiucie. Dwie pozostałe nowele nakręcili małżonkowie petelscy. Nowela Lenartowicza była najlepsza w Cybulskim
według scenariusza Tyrmanda, bardzo zabawna. I to skończył, i to zdjęcia do tego były w 1954 roku. I to były wszystko takie rzeczy na zamówienie, prawda? Oświatówka, kolarskie, trzy starty, mimo że do niego pasowało, bo on się pasjonował sportem. Właśnie zmarł w trakcie oglądania, teraz wyszedł taki tom zbiorowy poświęcony, tam przeczytałem, że zmarł w czasie oglądania meczu piłki ręcznej Polska-Ukraina w październiku czy listopadzie, w czasie Mistrzostw Świata czy Europy. Cieszył się, że pokonaliśmy Ukraińców, no i śmierć go została w tym momencie. No, on się pasjonował sportem, ale to nie był ważny jego temat. I podobnie Konwicki, który dotąd jednak tworzył powieści socrealistyczne, no pierwszy raz miał tu okazję opowiedzieć o takim świecie właśnie własnym, rodzinnym, spod serca. Ale dla wszystkich członków ekipy, bo i operator Jachoda, to jest też jego debiut, i kompozytor Adam Walaciński, to jest też jego debiut. Także w jakimś sensie po tym słynnym filmie debiutów Pokolenie Wajdy, ten o dwa lata późniejszy film był nowym takim zbiorowym, pokoleniowym debiutem całej formacji i jeszcze wyraźniejszą manifestacją artystyczną podpowiadającą, że teraz będzie kino wyglądało inaczej i sztuka będzie w ogóle wyglądała inaczej. I to Aleksander Jaskiewicz, który był takim przenikliwym, bystrym krytykiem, to zauważył, że właściwie pierwsze, co się rzuca w oczy, kiedy się ten film ogląda, to radość, czy co się odczuwa, odbiera, to jest radość z pokazania języka tej wcześniejszej estetyce. Bo dokładnie tak, rzeczywiście punkt po punkcie można pokazać, jak gdyby, że to pokazanie języka socrealizmowi, dotychczasowym normom, to był główny zapłon autorów, prawda? Tak, jeżeli dotąd obowiązywał żelazny scenariusz, taka wyraźna konstrukcja z początkiem, środkiem, końcem, tak tu wszystko jest, opiera się na niedopowiedzeniach. Jest wątły zarys fabuły, to zresztą kolaudanci mieli najbardziej za złe temu filmowi, że nie wiadomo właściwie coś, że nic się nie dzieje, że uprzedzam, że rzeczywiście, tylko że my już jesteśmy przyzwyczajeni do tego. A wtedy to było szokujące, nic się nie dzieje, trudno to opowiedzieć właściwie. W połowie filmu zaczynamy się orientować, o co chodzi. No niby jest ten zarys akcji związany z przyjazdem syna, z ciężarną żoną, z nie tą żoną, której oczekiwał główny bohater i tak dalej, ale to się bardzo trudno właściwie opowiada. Jest to bardziej film nastroju, który albo się chwyta, albo nie. Ale jeśli się już wejdzie w ten nastrój, w ogóle dla zachęty też powiem, że im dalej, tym lepiej jest tym filmem. On się tak wolno rozkręca, trwa raptem niecałe godziny 20 minut i jak się tak w połowie w niego wchodzi, to później właściwie już jest sama rozkosz odbiorcza. Dalej, po drugie, jak w Zagubionych uczuciach, które odwracają te znaki, kino socrealistyczne, w ogóle sztuka socrealistyczna odbywała się na wielkich budowach, w dużych ośrodkach przemysłowych, a jeśli na wsi, to w związku z powstawaniem spółdzielni produkcyjnej, no z tym wszystkim, z czym wiąże się tam, gdzie czuje się przyszłość. Progresywizm, prawda? Widać, że mamy perspektywy, że idziemy do przodu. Tu jest odwrotnie, tu jest maleńka, zabita deskami mieścina, która nie ma żadnych perspektyw i nawet, nie zdradzam zakończenia, ale inaczej, tak powiem, że zwrócę uwagę, nie powiem kto wyjeżdża na początku, na końcu, ale jak jest wyjazd bohatera do dużego miasta albo bohaterki w finale, no to jest jak Wołkonia Chweliniego, no to jest, ktoś rzuca ten klimat zatęchły małego miasteczka, odważa się, jedzie na podbój świata.
typowy film socjalistyczny, taki jak autobus odjeżdża 6.20, na przykład Jana Rybkowskiego. To jest film, który się zaczyna w takiej mieścinie i jak po 20 minutach bohaterka wyjeżdża, odpowiadając na apel, który zewsząd do niej dochodzi, że trzeba jechać na Śląsk, na budowę, tam się gdzieś wejść, zacząć pracować w fabryce, no to nagle powietrze, prawda? A tu odwrotnie, ten wyjazd w finale to straszne, ona opuszcza, ona z rozpaczy wyjeżdża. Nic więcej nie powiem. Także właściwie to miasteczko zabite deskami jest światem. Jest światem, który się smakuje i o którym warto opowiadać. Odwrotnie dokładnie niż w socrealizmie. Dalej, socrealizm to byli młodzi. Główni bohaterzy, owszem, byli tam starsi jacyś, ale oni byli tylko wzorami albo dobrymi, albo złymi, ale w centrum fabuły musiał być młody człowiek, grupa młodych ludzi, bo oni decydowali o przyszłości narodu. A tu odwrotnie, tutaj jest bohaterem, jest stary człowiek, któremu kamera z wielką przyjemnością i satysfakcją się przygląda, pokazuje piękno starej twarzy tego aktora, dobrze po 70. I jest opowieść o jego wewnętrznym świecie. I oto wewnętrzny świat starego człowieka, który do tego stopnia nie ma nic do powiedzenia, że w ogóle nic nie mówi. Pierwszy raz się odzywa w drugiej połowie filmu. Po prostu milczy. To jest bohater. No to jest coś zupełnie nieprawdopodobnego i ludzie byli zdezorientowani. Myśleli, cóż, on ma być potępiony, a tu nic. On jest głównym bohaterem. O starości, zresztą właśnie starość jest głównym tematem tego filmu. No a jak żeby wydobyć na plan pierwszy starość, trzeba ją zderzyć z narodzinami dziecka, to też to wszystko zaczyna się ładnie układać taką stałość. Tym niemniej stary człowiek jest bohaterem. Dalej, dialogi tam miały być, prawda, bo w scenariuszu muszą być zapisane wszystkie dialogi. Tu prawie nikt nic nie mówi. Jeden taki przyjaciel głównego bohatera ma taki monolog, też około połowy filmu. Komentuje obrazy, święte obrazy, które znajdują na strychu kościoła. Jest parę takich dłuższych kwestii, a tak ludzie milczą i właśnie opowiada się przez obraz. To jest kolejna nowa cecha, że w filmie to jest wspólne, prawda, będzie dla Polskiej Szkoły Filmowej, że najważniejszy w filmie jest obraz i jest to wyraźne nawiązanie do Kammerspielu niemieckiego. Opowiadanie przez obraz, jak najmniej słów, wizja. No, to było szokujące, ale to było oczywiście świadome. Lenartowicz był bardzo wykształconym, oczytanym człowiekiem, oglądał wiele filmów, był kinomanem, miłośnikiem kina już przed wojną i to nawiązanie wspólne z Jachodą, który miał oko i predylekcję do kina ekspresjonistycznego, w ogóle do takiej stylizacji, to było tu wyraźne. I to jest pierwszy raz w polskim kinie. Pod koniec tego samego 57 roku wejdzie na ekrany Pętla, gdzie ten sam Jachoda to jeszcze podkręci, ale w Zimowym Zmierzchu to było najpierw. Dalej, no, realizm socjalistyczny, mimo że mało miał wspólnego z realizmem, ale jednak poetyka w nim była realistyczna, to znaczy wszystko trzeba brać dosłownie, a tu nie. Tu nie, tu jest nie dość, że jest bardzo dużo wizji, takiego podglądania świata wewnętrznego głównego bohatera, które zresztą, powiedzmy sobie szczerze, nie są najsilniejszą stroną tego filmu i zresztą więcej było tego w scenariuszu. Oto Konwicki wymyślił, że to jest taki przedwojenny komunista, że on był zawsze obcy, przed wojną był właśnie odrzucany jako lewicowiec, ten jego przyjaciel mówi do niego bolszewik tak żartobliwie, a teraz jest obcy w rodzinie i w ogóle to jest teraz, przeżywa samotność starości. I musi przełamać, no, żeby nawiązać na powrót. Oczywiście na rodziny wnuka, łatwo się domyślić, pomogą mu tę starość przełamać. Zresztą, jeśli mowa o narodzinach wnuka, teraz właśnie w tym tomie o Lenartowiczu, Stanisław Lenartowicz, artysta osobny, ktoś, pani Małgorzata Kozubek, pani doktor młoda z Wrocławia, bardzo inteligentnie proponuje taką lekturę, że to jest właściwie taka jasełkowa opowieść.
To się zaczyna, prawda, przed Bożym Narodzeniem i ten przyjazd syna z ciężarną żoną, te narodziny dziecka, które są bardzo źle przyjęte, mogą dawać do myślenia, że to jest coś takiego jasełkowego także w fabule tego filmu jest. Także, no i tu zmierzamy do kolejnego punktu. Oczywiście socrealizm był ateistyczny głęboko, natomiast to jest film, no nie powiem religijny, ale bardzo zainteresowany tematyką religijną. Wprawdzie główny bohater jest ateuszem, odmawia przyjęcia ostatniego namaszczenia, to gdzieś w połowie filmu, więc mogę zdradzić, ale cały film jest nastawiony na te motywy, na które do niedawna nie było zupełnie miejsca. Wreszcie wspomnijmy o tych kresach. Nie wspominano o utraconych ziemiach po 1945 roku. To starano się właśnie o nich, żeby ludzie o nich jak najmniej pamiętali. Podkreślano nowość i prężność ziem zachodnich, tak zwanych, wtedy się mówiło, ziem odzyskanych. A tu mamy opowieść o kresach, o tych wschodnich sentymentach. Lenartowicz dodał, też nieobecny w scenariuszu Konwickiego, te postaci dwóch Rosjanek, z którymi razem Celinka śpiewa czy słucha w patefonie piosenek Wertyńskiego, romansów sprzed rewolucji. Więc cały ten świat jest dokładnie po drugiej stronie w stosunku do kina socrealistycznego. I to było rzeczywiście zaskakujące. Słynna taka legendarna komisja kolaudacyjna przyjmująca ten film, przyjęła go bardzo źle. Ford się rozsierdził podobno, mówiąc, że to jest zupełnie niezrozumiałe. Reakcja dużej części krytyki była też niechętna, co miało wpływ na dalszą drogę życiową Lenartowicza. Tak go przystopowało. On wytracił taką odwagę. No to wymagało odwagi zrobienie takiego filmu w Polsce w 1956 roku. Właściwie on już potem takiego filmu nie nakręcił. Nakręcił trochę filmów bardzo udanych i odważnych. Na pewno Pigułki dla Aurelii były takim udanym i odważnym filmem. Na pewno Giuseppe w Warszawie jako propozycja komedii dotyczącej okupacji z Włochem, którego sam znalazł we Włoszech, z tą wspaniałą komediową kreacją Zbigniewa Cybulskiego, były takim odważnym i pięknym filmem. Ale myślę, że Zimowy Zmierzch był takim więcej obiecującym, więcej zapowiadającym początkiem twórczości. On tak z roku na rok stawał się reżyserem coraz bardziej marginesowym. Natomiast tak z końcem lat 50., w finale Szkoły Polskiej, to on był jednym z, Lenartowicz był jednym z najważniejszych autorów, najmocniej zaznaczających swoją odrębność artystyczną, swoje indywidualne widzenie świata. I wydaje mi się charakterystyczne, że właśnie z tych dwóch filmów, które miały premierę na początku w 1957 roku, które dziś oglądamy, faworytem krytyki, właśnie laureatem nagrody Syrenki Warszawskiej był ten drugi. Natomiast pierwszy był przyjmowany zmiennie, ale tych swoich 700 czy 800 tysięcy widzów zebrał. To dzisiaj jest niewyobrażalnym. Dzisiaj tylko komedie romantyczne zbierają taką widownię. A wtedy ten film swoją publiczność jednak znalazł. No więc teraz o tym drugim, o zagubionych uczuciach Jerzego Zarzyckiego, więc przedwojennego fachowca, który właściwie w imieniu takiej formacji pewnej zrealizował ten film Zagubione uczucia. Bo mówiłem o tym odwróceniu znaków. W 1955 roku ukazał się słynny poemat Adama Warzyka, poemat dla dorosłych o Nowej Hucie, właśnie odwołujący takie optymistyczne, entuzjastyczne, wzorcotwórcze spojrzenie na tę wielką budowę planu sześcioletniego. Nagle w tym poemacie dla dorosłych, który rozchwytywano, który osiągał wielkie ceny na bazarze Różyckiego, pokazano odwrotną stronę. Też pewnie nieprawdziwą, taką przesadzoną w drugą stronę, że to wszystko jest brzydkie, wszystko jest okropne, ludzie są straszni, męczą się,
Polska nieczłowiecza. Coś takiego mamy w tym filmie. Tu wszystko jest odwrócone. Używając dzisiejszego języka, to jest taka krytycznego, to jest taka dekonstrukcja tego wzoru, którym ideału przedstawianego przez kilka lat z dużym natręctwem i monotonią, prawda? Nowa Huta, kierunek Nowa Huta, film Andrzeja Munka. Punktem wyjścia była krótka powieść pod tytułem Zośka, wydana w 1955 roku, więc w tym samym roku, kiedy Warzyk opublikował poemat dla dorosłych, autorstwa Hanny Mordkowicz-Olczakowej. Ciekawej pisarki, zresztą z takim wspaniałym zapleczem, córki Jakuba Mordkowicza, wielkiego wydawcy, matki Joanny Olczak Ronikierowej, współtwórczyni Piwnicy pod Bananami, laureatki Nagrody Nike, sprzed kilku lat zdolnej pisarki w Krakowie, przez cały okres, w ogóle warszawianki, ale w Krakowie przez cały okres powojenny mieszkającej, tam się to wydawnictwo przeniosło, próbowały babcia i mama je kontynuować. Zośka to jest swoją drogą imię bohaterki, ale przede wszystkim to jest takie chyba już dzisiaj zapomniane i zresztą bardzo krakowski to jest taki rekwizyt. Ja się uczyłem w Gliwicach i moi rówieśnicy, kuzyni bawili się tą Zośką, ja tak z pewną zazdrością obserwowałem to wokół plant, wszyscy grali w tę Zośkę. To była taka mała kulka ołowiana z włóczką, której do niej to tak coś się z nią robiło, kopało się tam coś na pieniądze, na jakieś złotówki. I to był szał taki, wszyscy bawili się tą Zośką. Więc ta Zośka to jest tytuł podwójnie znaczy, że to jest ta przodownica pracy, to jest o niej, ale też to jest coś, ten rekwizyt, który jest z takiego świata zabawy i radości i nawet on jest niedostępny głównym bohaterom. Bo tak jak mówiłem o odwróceniu znaków wartości socrealizmu, ale w filmie Zimowy Zmierzch, no ale tam chodziło totalnie o zanegowanie całego tego prądu, całego jego nastawienia etycznego, myślowego, estetycznego. Tak, tutaj była zasadnicza zgoda z jego tematyką. Tutaj też pokazuje się ten świat socrealizmu, tylko też jest poetyka realistyczna, opowiada się o Nowej Hucie, o kombinacie, o robotnikach, o codziennym życiu klasy robotniczej, tylko że właśnie odwracając znaki. W socjalizmie taką wzorcową bohaterką była przodownica pracy. To był wzór osobowy, narzucany ludziom w tym czasie. Wielkie takie portrety tych przodowników pracy, trudno powiedzieć, zdobiły, no, stały w miastach, na pierwszych stronach gazet o tych przodownikach pracy opowiadano i ich oczywiście idealizowano fałszywie. Tutaj natomiast ta bohaterka główna, właściwie głównym bohaterem jest jej syn, ale to wszystko się z nią wiąże. Ona jest w centrum akcji, pokazuje się zupełnie inaczej, jako, no zobaczycie sobie, zmęczoną, zgorzkniałą, aż ci autorzy w tej dekonstrukcji, jakby powiedzieć, przegryźli się na drugą stronę, bo aż nie wierzymy, że ta kobieta grana przez Celinę Klimczakówną może być jakąś przodownicą, że ona realizuje te pewnie 200% normy, czy ileś. No nawet nie wymienia się tej ilości, bo skoro ten film ma sprzeciwiać się sposobom przedstawiania rzeczywistości stosowanym do niedawna, no to też nie wymienia się tych rekordów. Zobaczycie Państwo jeszcze w pierwszej części filmu. One zresztą są dwa krótkie, oba krótkie są, sympatycznie krótkie. W pierwszej części filmu jest taka scena najbardziej charakterystyczna dla tej dekonstrukcji, że grupa dziennikarzy z Zachodu, kobiet zwłaszcza, dziennikarek zatem Zachodu, francuskie, angielki, przyjeżdżają zrobić reportaż o nowej Polsce, tej Polsce października. I, no ale to jest ciągle jeszcze Polska robotników, prawda? Więc one czekają, czy tym robotnikom się jakoś polepsza. No i warto zwrócić uwagę na tę scenę. No a przede wszystkim pokazuje się jej dzień codzienny. Ona sobie kompletnie nie radzi.
ma czwórkę dzieci, którymi się nie umie opiekować, ocie kocha. Oczywiście. No a przede wszystkim cały ten świat Nowej Huty jest pokazany jako odrażający. Zobaczcie, że tam cały czas jest brzydka pogoda, wszędzie jest błoto, jak tramwaje to zatłoczone, jak stołówki to odrażające. Jeśli jest coś, co nagle wymyka się temu tej powszechnej ohydzie, no to właściwie to jeszcze wzbudza agresję, bo to jest fałszywe, to jest jakby nieprawda. Stąd ta scena, w której ten bohater główny, 14-latek, patrząc na zabawę w przedszkolu, bo przychodzi po swoje rodzeństwo, młodsze, najmłodsze, z wściekłości rzuca piłką w sam środek takiej konstrukcji z klocków, to jest trochę jak z Chłaski. Wprawdzie Chłasko nie pisał o dzieciach, ale u niego reakcja młodych ludzi, którzy alergicznie reagowali na fałsz kultury kłamiącej na temat rzeczywistości, to jest coś z Chłaski. I zresztą cała polska proza w 1955 roku, kiedy ukazała się ta Zośka, właściwie naśladowała Chłaskę, więc nawet ta już troszkę w latach pani Hanna Mortkowicz-Olczakowa tą swoją krótką powieścią, przerobioną zresztą na scenariusz, Chłaskę w jakiś sposób naśladowała. Zresztą para współscenarzystów jest tu bardzo ciekawa, warto zwrócić uwagę, współscenarzystą filmu, a zatem zaproponowanym niewątpliwie przez Zarzyckiego, który już wcześniej z nim współpracował i on miał być takim współscenarzystą, który ufilmawia tamtą gotową już nowelę czy krótką powieść Mortkowicz-Olczakowej, był sam Jerzy Andrzejewski. On dotąd miał właściwie złe doświadczenia z filmem i to z Zarzyckim, z Robinsonem Warszawskim, który został zupełnie zniszczony i pierwotny ich z Miłoszem projekt upadł całkowicie. To była jeszcze taka jego próba, która no, powiedzmy powiodła się częściowo. W każdym razie warto zwrócić uwagę, że to jest też patronat Andrzejewskiego nad tą fabułą i nad tymi dialogami. Wreszcie, jeśli mówię o współpracownikach, warto też zwrócić uwagę, że para drugich reżyserów w tym filmie, czyli tych, którzy najbliżej współpracowali z Zarzyckim, to byli Walentyna Uszycka i Julian Dziedzina, czyli dwoje z trojga reżyserów filmu Koniec nocy, który był takim odnowowym filmem tamtej epoki październikowej. Jeszcze wtedy nie wszedł na ekrany. Jego premiera będzie pod sam koniec 1957 roku, dwa miesiące po Zagubionych uczuciach, ale już fama tego filmu była. Więc Zarzycki ich sobie wziął, żeby oni jakby pilnowali tego młodzieżowego obrazu rzeczywistości młodych, bo w gruncie rzeczy o młodości, o dzieciństwie i młodości, takim marnowanym, zagrożonym dzieciństwie i marnowanej i zagrożonej młodości ten film opowiada. Więc mówiłem, że jest dekonstrukcja postaci przodownicy pracy, Nowej Huty jako wzorowego miejsca nowej budowy socjalizmu czy komunizmu. Dodajmy, że społeczność proletariacka mieszkańców tego miasta też przedstawiona jest jako jak najdalsza od takiej szczęśliwej, gdzie dobrosąsiedzkie stosunki panują, że się ludzie nawzajem wspierają i sobie pomagają. To wygląda dużo gorzej. Wreszcie ten główny bohater, który 14-latek, który w literaturze ówczesnej byłby pionierem, zetępowcem, szczęśliwym, jeszcze syn przodownicy pracy, prawda? Więc tylko droga ku świetlanej przyszłości. To jest wszystko tutaj straszne i no, sami zobaczycie, jak dzień codzienny i takie perspektywy tego chłopca zostają przedstawione. On trzyma się bardzo, ten film, inaczej zupełnie niż Zimowy Zmierzch, właśnie realistycznej poetyki. Wiele motywów jest wziętych z takiej z dokumentacji, z reportażu. Na przykład motyw wyrzucenia motorniczego z tramwaju jest zaczerpnięty raz z rzeczywistości. To była taka głośna sprawa
napadu bandy chuliganów na kolejkę w Otwocku. I to był jeden z tematów tego wspomnianego już przeze mnie filmu Uwaga, chuligani, faworyta krytyki z roku 1955. To jest tutaj przeniesione do tramwaju, który jedzie z centrum Krakowa do Nowej Huty. Więc te wszystkie motywy są jak najdalsze od tego, do czego publiczność była przyzwyczajona. Wreszcie na koniec powiem, że coś jeszcze, o czym dotąd nie powiedziałem i teraz widzę, że należało i to powiedzieć, te filmy dwa łączy. To są takie filmodi, filmy źle przyjęte wówczas przez kogoś. Zimowy Zmierzch był zbyt nowym filmem na tle konwencji obowiązujących w polskiej kinematografii, żeby móc być dobrze przyjętym zarówno przez krytykę, jednak w znacznym stopniu konserwatywnie nastawioną, jak zwłaszcza przez władzę. Zagubione uczucia przez publiczność właściwie nie wiemy, jak zostały przyjęte, bo zostały zdjęte z ekranów po kilku dniach. Ten film wszedł na ekrany w październiku 1957 roku, co nie było celowe, po prostu wtedy powstał, wtedy zrobiono kopię, on wszedł na ekrany. Ale październik 1957 to była pierwsza rocznica października, więc takiej małej rewolucji w Polsce. I w Warszawie, chyba gdzieś niedaleko Politechniki, był taki wiec protestujący przeciwko rozwiązaniu po prostu najpopularniejszego pisma młodej inteligencji. I milicja pałami rozbiła te manifestacje. Więc to był taki pierwszy sygnał, że nadzieje października na trwałe przemiany się kończą, na taką demokratyzację rzeczywistą. I w tej sytuacji obawiano się, że ten film może wzmocnić te złe nastroje. Po prostu zdjęto go z ekranów, skierowano na półki. Więc nagrodzenie go tą syrenką warszawską przez krytyków było odważnym dość aktem, taką manifestacją. Ale w związku z tym nie wiemy, jak ten film przyjęłaby publiczność. Na pewno natomiast był on filmem źle widzianym przez ówczesną władzę. No, więc tyle bym Państwu powiedział. Zapraszam na projekcję.